A w raporcie mamy kolejnego gościa, profesor Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii. Pan, dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, ten przykład, ale także inne przykłady z ostatnich dni, chociażby elektrownia Dolna Ordra w Gryfinie, gdzie zatrzymano pięć osób, także ustawienie przetargów, remonty, modernizacja firmy. To pokazuje, że ten problem chyba nie odszedł jeszcze do końca do przyszłości. Problem nie odszedł i nie odejdzie. Z góry można powiedzieć, że będzie w przyszłości trwał. Polska nie jest jedynym krajem, gdzie takie rzeczy się dzieją. W związku z tym dyskusje międzynarodowe które w zakresie problematyki korupcji są prowadzone co najmniej od lat 90. w bardzo ożywionej skali pokazują, że to jest problem uniwersalny, którego znaczenie rośnie na przykład w okresie kryzysów. Są raporty firm, które zajmują się np. korupcją w gospodarce i one jednoznacznie pokazują, że jest Korelacja pogarsza się sytuacja rynkowa, rosną wskaźniki korupcji. Firmy dostosowują się w ten sposób do trudniejszych warunków funkcjonowania na rynku. To jest jakiekolwiek usprawiedliwienie dla takich firm, że po prostu nie chcą doprowadzić do upadku czy też do, do tego, że będą zwalniani ludzie, więc no niestety ale łamią prawo. No oczywiście prawo łamią, nie powinno to być usprawiedliwieniem, ale jak wiadomo, szuka się różnych racjonalizacji. I rośnie też wtedy często tolerancja społeczna dla takich zachowań. W związku z tym ludzie przymykają oko, bo wiedzą, że jakoś trzeba przeżyć. No I to tworzy moralne przesłanki do powiększenia się skali takich zjawisk. Jeśli skala się powiększa, to możemy sobie wyobrazić tak, że w przyszłości nasze służby powinny się cały czas miarowo powiększać po to, żeby walczyć z korupcją. Tych ludzi I powinno być coraz więcej, instytucji być może też. To jest problem o tyle bardziej złożony, że sama ilość instytucji tego nie rozwiązuje. Jest kwestia ich organizacji, przejrzystości, stosowania prawa, debaty publicznej, co się w ogóle uważa za korupcję, na przykład w Polsce bardzo często korupcja jest skojarzona z łapówkarstwem, a to jest tylko jeden z wymiarów korupcji. Są inne, na przykład nepotyzm, handel wpływami, albo y, samo pojęcie korupcja, jeśli na gruncie akademickim być, to jest z łaciny i ono oznacza psucie, niszczenie reguł. W związku z tym to można w bardzo wielu różnych obszarach znajdować, na przykład sądownictwo. I wtedy, jeśli ludzie wiedzą, że instytucje nie są efektywne, na przykład wymiar sprawiedliwości, no to wtedy rośnie skłonność do takich zachowań, bo narasta przekonanie, że mogą być bezkarni. To jest problem, że sama definicja korupcji jest tak bardzo płynna, że... Wiele osób w Polsce może mieć problem ze zrozumieniem tego, że dostali właśnie propozycję korupcyjną, albo że sami proponują coś w tym rodzaju, skoro no, nasze elity nie zachowują się w tym przypadku jakoś o wiele lepiej. Po prostu w państwowych spółkach też mamy obsadzanych polityków i nikt nie widzi z tym specjalnie żadnego problemu. Czy to to jest jest... właśnie, czy to jest problem definicji, czy to jest problem pewnej kultury, bo wiadomo, że jeśli zmieniamy ustawę po to, żeby ktoś, kto nie spełnia kryteriów, mógł zająć określone stanowisko, no to z mojej perspektywy jako badacza instytucji to jest korupcja polityczna gdzie się tworzy pod pewną grupę ludzi określone rozwiązania, I, i wtedy to można powiedzieć, że to jest celowe działanie w kategoriach psucia państwa. A jeśli Pan miałby ocenić to, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju, czy, czy ktoś psuje państwo, czy psone, psute są też reguły dotyczące na przykład korupcji w kontekście politycznym, czy zatrzymania w tym zakresie, to też może być manipulowane, bo to są także te, ma to związek z doniesieniami na przykład gazety wyborczej najnowszymi na temat Józefa Piniora, który był na celowniku centralnego biura antykorupcyjnego już wcześniej, ale okazało, okazało się, że nie tylko on, dlatego że także na tym samym celowniku był Jacek Sasin, czyli Polityk Prawa i Sprawiedliwości, ale. Wstrzymało się z działaniami do czasu wyborów, ponieważ nie było pewne, co należałoby z tym robić, i czy nie trzeba będzie robić czegoś innego. No, jeśli jest tak, jak pan mówi, no to to pokazuje, że instytucje, które zajmują się przeciwdziałaniem korupcji i w tym zakresie są używane przez polityków. I tutaj nie wchodzę w konkretne sprawy, bo to wymaga innej wiedzy, ale mówię o pewnych takich. Generaliach. tego rodzaju sprawy zawsze budzą wątpliwości, bo jest pytanie, dlaczego skoro dwóch było obserwowanych, to jednego zatrzymano, a drugiego nie? I czy to oznacza, że jak się zmieni władza, to ten, który teraz został zatrzymany, to będzie wypuszczony, a ten, którego nie wyłączono z gry, wtedy zostanie zamknięty? No to dla, dla przykładu. To jest znacznie szerszy problem, ponieważ jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej w tej chwili z punktu widzenia prawno-instytucjonalnego, ponieważ mamy wiele niejasności dotyczących reguł funkcjonowania instytucji np. wymiaru sprawiedliwości czy instytucji konstytucyjnych, takich jak Trybunał Konstytucyjny, a to samo z siebie to tworzy pewien problem, dlatego że jeśli nie działają normalne ścieżki wykładni prawa, interpretacji prawa, to się pojawiają możliwości różnych interpretacji, niezależnie od sytuacji politycznych, to się zaczyna autonomizować. Wprowadza się takie rozedrganie prawne, kiedy daje się możliwości i uznawania bądź nieuznawania decyzji jakichś gremnów, co z punktu widzenia przeciwdziałania korupcji już jest czymś negatywnym. Czy jeśli zmienia się legislację, na przykład odchodzi się od kryteriów merytokratycznych przy obsadzie stanowisk wprowadza się inne kryteria pozamerytoryczne. No to z tego punktu widzenia można powiedzieć tego rodzaju rozwiązania są korupcjogenne na wejściu. To nie musi oznaczać, że już się dzieje coś negatywnego, ale one bardzo temu sprzyjają, ponieważ obniżają poziom społecznej kontroli i weryfikacji, tego, kto się czym będzie zajmował, czy on spełnia jakieś kryteria, czy on jest sensowny, i tak dalej. I to wtedy jest bardzo niebezpieczny sygnał. Obecnie mamy sprzeczne sygnały, bo z jednej strony jest duża aktywność służb zajmujących się przeciwdziałaniem korupcji, ale z innej strony budzi to wątpliwość innego rodzaju, że czy to jest spójne wewnętrznie, bo w tym samym czasie w innych segmentach instytucjonalnych wprowadza się regulacje, które tą tej korupcji sprzyjają. Myślę na przykład o obsadzie spółek skarbu państwa, albo o zmianach w służbie cywilnej. Dyskutowane są podobne zmiany w prokuraturze, w sądownictwie. To jest sytuacja bardzo nieklarowna, która z tego punktu widzenia powinna być obserwowana, ponieważ w tym tkwią duże niebezpieczeństwa. Z jednej strony nadużyć, z drugiej strony psucia państwa w sensie regulacyjnym. I to wtedy może być długookresowo nawet znacznie gorsze. No właśnie mamy do czynienia z z zupełnie różnym spojrzeniem na prawo od co najmniej roku, czyli, czyli spojrzeniem, które no, można streścić chyba w, w, takim, w takim zdaniu, że to my mamy rację akurat w tym zakresie, albo nie, albo to kto inny ma rację, nie ma jednej wspólnej racji, a to chyba też sprzyja trochę anarchii, sprzyja temu, że, że pewne rzeczy są wprowadzane w taki sposób, który, tak jak pan powiedział, reguły nie są do końca jasne, więc jutro na przykład, kiedy będzie miała miejsce kolejna miesięcznica smoleńska, znajdzie się tam grupa ludzi, którzy będą chcieli zablokować te właśnie uroczystości, dlatego, że uważają, że mają do tego prawo, skoro strona rządowa też nie gra jasno. I to rozumiem, że zdanie pana profesora rozchodzi się na, na wszystkich ludzi, pokazując, że jeśli jedna osoba łamie reguły, jedna strona, to druga też może je jak najbardziej złamać. Problem polega na tym, że jeśli to nie jest uzgodnione społecznie, jeśli nie mamy wspólnej definicji sytuacji, tylko z, różnej, z różnego powodu, zwłaszcza z, na konflikt polityczny, coraz bardziej odmiennie definiujemy te sytuacje, to to sprzyja napięciom, konfliktom, nie sprzyja poważnej, rzetelnej dyskusji, co robić na przykład z korupcją, tylko wzajemnym obrzucaniu się, że oni są skorumpowani, a my nie, albo odwrotnie, w zależności od politycznego punktu widzenia, podczas kiedy na przykład... Ograniczanie autonomii instytucji, podporządkowanie, centralizacja władzy, one niezależnie od intencji osób, które to robią, wiążą się z rosnącym zagrożeniem wprowadzenia korupcjogennych praktyk w obsadzie personalnej, w systemie stanowienia prawa. Na przykład z takiej perspektywy, niemożność konstytucyjnej oceny stanowionego prawa albo tempo stanowienia prawa. Albo sposób stanowienia prawa, który wyklucza na przykład ekspertów, organizacje pozarządowe, uniemożliwia debatę publiczną, bo jest prowadzona cała dyskusja w przeciągu kilku godzin, to wiąże się z zagrożeniami korupcyjnymi w tym sensie, chociażby, że psuje logikę działania państwa, i to jest bardzo niebezpieczne, gdyby to było utrwalane to rośnie prawdopodobieństwo, że na przykład będzie prawo źle stanowione, a wtedy się okazuje, że ono służy bardziej komuś, a innych wyklucza. A patrząc na same instytucje, które walczą z korupcją, już tak na, na koniec, czy tutaj pan profesor też widzi taki rodzaj podziału, w którym jedna strona mówi, że te instytucje powinny być stricte zarządzane przez państwo, wręcz nacjonalizowane, wręcz jak najbardziej e, sprawdzane od, odgórnie politycznie, także druga strona, że to powinny być całkowicie niezależne instytucje. I tak naprawdę kto ma w tym rację? Bo w tej niezależności oczywiście ta pierwsza strona widzi niebezpieczeństwo rozrośnięcia się jakiejś hydry, która będzie absolutnie poza wszelką kontrolą. Problem, że to nie da się tego rozstrzygnąć definitywnie, ponieważ w gruncie rzeczy od tego są politycy, żeby nadzorowali instytucje, ale to musi być robione w sposób klarowny, gdzie reguły są czyste i instytucje mają gwarancję autonomii. Bo jest wtedy pytanie, a kto będzie kontrolował kontrolujących, albo kto będzie sprawdzał sprawdzających? Dlatego, że jeśli to jest uspójnione w taki sposób, że likwiduje się instytucje autonomiczne poza Poza kontrolą funkcjonujące, wtedy istnieje ryzyko, że ci, którzy obsadzają, te instytucje przeciwdziałające korupcji nie będą mieli w systemie żadnej przeciwwagi, która mogłaby zwrócić uwagę na to, że na przykład łamią pewne elementy prawa. W poprzednim rządzie dyskutowano na przykład o tym, że mieliśmy instalowanych najwięcej podsłuchów w Unii Europejskiej. Musimy przy tych podsłuchach postawić kropkę. Profesor Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk był gościem raportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A na koniec przypominam jeszcze o naszej sądzie smsowej, czy Stanisław Piotrowicz powinien zostać, jeszcze chwilkę panie profesorze, powinien zostać Usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Czekamy na sms o treści tak lub nie pod numerem 71303, a z sądu SMS-ową i z kolejnymi materiałami wrócimy w kolejnej części raportu zaraz po informacjach dnia. Zapraszam.